główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Czas podsumować to, co działo się dziś na Opolszczyźnie. Zapraszam. Nasza brygada logistyczna to jest nasze oczko w głowie, to jest bardzo ważna z punktu widzenia i bezpieczeństwa, ale też niesienia pomocy innym w sytuacjach, kiedy taka pomoc jest potrzebna. 10. Opolska Brygada Logistyczna obchodziła dziś swoje 25-lecie. Jej powstanie wiąże się bezpośrednio z ćwierćwieczem Polski w NATO. Jest to tak naprawdę fragment wodociągu, który jest redukcją, czyli rozprowadzeniem od głównej magistrali wodociągowej. Fragment starego wodociągu można podziwiać na wystawie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Badanie prenatalne wykonujemy między 11 a 14 tygodniem ciąży. Nieinwazyjne badania prenatalne mogą już wykonywać wszystkie kobiety w ciąży bez względu na wiek. Uroczysta zbiórka, odznaczenia za zasługi oraz mianowania na wyższe stopnie, a na koniec piknik dla rodzin żołnierzy. 10. Opolska Brygada Logistyczna obchodziła dziś swoje 25-lecie. Jej powstanie wiąże się bezpośrednio z ćwierćwieczem Polski w NATO. Natalia Janus-Hempel. Życie w bezpiecznym kraju to m.in. zasługa wstąpienia 25 lat temu Polski do NATO. 10. Opolska Brygada Logistyczna została sformowana właśnie na potrzeby Sojuszu Północnoatlantyckiego. To właśnie 25 lat temu NATO szukało wyspecjalizowanej jednostki wojskowej, która zabezpieczy polskie kontyngenty wojskowe, czyli jednostki poza granicami państwa. Tak właśnie powstała 10. Opolska Brygada Logistyczna, czyli najstarsza brygada logistyczna w Polsce. W trakcie dzisiejszego święta brygady podsekretarz stanu Stanisław Wziątek w imieniu ministra obrony narodowej Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza, a także swoim własnym, podziękował żołnierzom za patriotyzm i oddanie w realizacji zadań. Pragnę podziękować zarówno za wasze szczególne osiągnięcia, jak i za codzienny trud. Wtedy, kiedy wchodziliśmy do NATO, jednocześnie nastąpiła transformacja brygady i powstała brygada. Brygada, która zabezpieczała nasze misje w różnych częściach świata. Bez dobrej logistyki żołnierz i jednostki operacyjne nie mają szans na dobre realizowanie zadań i zwycięstwo. Przez ćwierć wieku brygada wzrastała i zmieniała się również organizacyjnie. Przyjmowaliśmy nowe jednostki w nasze struktury, oddawaliśmy te jednostki, budowaliśmy wciąż ten swój potencjał logistyczny. Obecnie udowadniamy tą swoją wartość przede wszystkim działaniami w ochronie granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej przez lata czerpali również doświadczenia z misji poza granicami kraju. 4 razy byłem w Afganistanie i każda zmiana miała inny charakter. Jedne były, że tak powiem, bojowe, inne, tak jak w Iraku, stabilizacyjne, a znowuż w Rumunii czysto misja pokojowa. Wiele rzeczy człowiek widział na misjach, a przez to nabiera tego doświadczenia, które tutaj później w jednostce można sprzedać młodszym kolegom. Za trud codziennej służby żołnierzy wdzięczne jest lokalne społeczeństwo, tak w całym regionie, jak i w samym mieście. Nasza brygada logistyczna to jest nasze oczko w głowie, to jest bardzo ważna z punktu widzenia i bezpieczeństwa, ale też niesienia pomocy innym w sytuacjach, kiedy taka pomoc jest potrzebna. Dlatego jestem tutaj po to, żeby podkreślić to, jaką wielką rolę pełni w naszym województwie. To jest takie poczucie przede wszystkim dla mieszkańców Opola bezpieczeństwa, że żołnierze stacjonują właśnie w naszym mieście. No i nie ukrywam, że to jest również duma i prestiż. Nasi żołnierze niejednokrotnie biorą udział w różnych misjach, operacjach wojskowych i co rusz wracają do nas informacje o bardzo dobrze wykonywanych obowiązkach przez naszych żołnierzy. Tym bardziej chylę czoła i dzięki Państwu przekazuję wyrazy szacunku. Zwieńczeniem uroczystości był piknik zorganizowany dla żołnierzy i ich rodzin. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Fragment starego wodociągu, a właściwie przyłącza wydrążonego w drzewie iglastym z żelaznymi pierścieniami zabezpieczającymi, wzbogacił wystawę w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Przy okazji zwiedzania zamku można poznać historię miasta i techniki doprowadzania wody stosowanej od średniowiecza.
Na wystawie stałej na parterze Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pojawił się nowy historyczny artefakt. Nawiązuje on do życia mieszkańców. Dzięki uprzejmości pana prezesa Brzeskich Wodociągów otrzymaliśmy ciekawy eksponat, odkopany w 2000 roku fragment XVIII-wiecznego wodociągu, który w tej chwili eksponujemy w zamku. Jest to tak naprawdę fragment wodociągu, który jest redukcją, czyli rozprowadzeniem od głównej magistrali wodociągowej do poszczególnych, akurat w tym przypadku, posesji. A ciekawostką jest to, że został wydobyty z okolic ulicy Kapucyńskiej w Brzegu, tuż przy istniejącym do 1812 roku klasztorze i kościele świętego Leopolda. Docelowo eksponat będzie prezentowany w nowym oddziale muzeum poświęconym kulturze i dziedzictwu Kresów, a także historii Brzegu. Znajdzie się tam m.in. ten kafel oraz starodruki. Drewniany rurociąg zadziwia postępem technicznym. I choć ten fragment ma około 300 lat, to system doprowadzania wody do domów stosowany był znacznie wcześniej. Datowanie dzięki dendrochronologii nam ustala wiek tego typu obiektów na Brzegu, jeżeli chodzi o miasto oczywiście, na wiek czy XIV, na pewno XV, no i XVI, no to wiadomo, że już ten rozwój technologii związanej z rozprowadzeniem wody po mieście był już daleko posunięty. Standardowa rura wodociągowa miała od 4 do 5 metrów długości. Średnica tej prezentowanej w muzeum to 21 cm, a otwór wydrążony w środku ma średnicę około 9 cm. Prostopadle do niego umiejscowiony jest kolejny, który pełnił funkcję redukcji regulującej ciśnienie wody doprowadzanej do posesji Brzeżan. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Na Opolszczyźnie kombajny ruszyły na pola. Rozpoczęły się małe żniwa. Najpierw pod kosę poszedł jęczmień browarniany, potem pozostałe odmiany jęczmienia ozimego, a w kolejce do zbioru czeka już rzepak. Henryk Wawer. Dla rolników tak wczesne żniwa to niezwykłe wydarzenie. Wokół Grodkowa najszybciej w swojej karierze 35-letniej kosiłem 4 lipca. Wyjątkowo wcześnie w tym roku plony, ziarno dosyć ładne, wykształcone. Plony na takich słabych ziemiach to takie między 5-6 ton. Tymczasem, jak zaznaczają gospodarze, susza, mszyce i myszy zabrały część plonu. Rolnicy kalkulują, ile mogą zebrać z jednego hektara. Borykamy się z suszą, czyli plony tegoroczne będą bardzo słabe, powiedziałbym mizerne. Dowiaduje się, że o 3-4 tonach jęczmienia z hektara jest to bardzo, bardzo słabo. To jeden nawalny deszcz, omijały nas wszystkie deszcze, zasechł jęczmień, plus dodatkowo jeszcze przymrozki zrobiły swoje, jest bardzo duża szczerbatość kłosów, no i plonu za bardzo nie ma. Na razie pogoda sprzyja rolnikom i zapewne uda się zebrać to, co urosło na polu. Stan zbóż na lepszych glebach jest dobry, ale na razie bez odpowiedzi pozostają ceny tegorocznych plonów. Różnie może być z ilością tego produktu. Okaże się, że sprowadzone znowu zostanie z Ukrainy tak dużo towaru, że nie ma komu sprzedać. Ceny idą w dół. Dlatego częściowo zabezpieczam się kontraktami długoterminowymi, aby mieć pewność zbytu swojego towaru. Myślę, że w przyszłym tygodniu na pewno wjedziemy w rzepak, żniwa. No, jeżeli pogoda pozwoli, to na pewno w lipcu byśmy je skończyli. Anomalia pogodowa, jeszcze raz powtarzam. Nie mamy tu problemu, można powiedzieć, z gryzoniami, ale mamy problem z niedoborem wody. Duże żniwa już za 2 tygodnie. Na Opolszczyźnie prawie połowa z 500 tysięcy hektarów to zboża. Gospodarze są pełni optymizmu i liczą, że mimo wszystko będą to udane żniwa. Nieinwazyjne badania prenatalne mogą już wykonywać wszystkie kobiety w ciąży bez względu na wiek. Oferują je 4 podmioty medyczne, które posiadają kontrakt z NFZ-em. To Femina, Centrum Medyczne Mączka w Opolu i w Nysie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiologia w Strzelcach Opolskich oraz Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Od czerwca bieżącego roku Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badania prenatalne dla wszystkich kobiet będących w ciąży. Pierwsze badanie prenatalne wykonujemy między 11 a 14 tygodniem ciąży. Jest to badanie zgodnie ze schematem Fetal Medicine Foundation, czyli wykonujemy test PAPPA. Pobieramy krew na białko PAPPA i wolną podjednostkę beta-HCG u każdej pacjentki oraz wykonujemy szczegółowe badanie USG. Na podstawie wyników tego badania jest obliczane ryzyko najczęstszych nieprawidłowości genetycznych i w zależności od tego wyniku pacjentka jest kwalifikowana albo do
kolejnego badania USG między 18 a 23 tygodniem ciąży lub jest kwalifikowana do diagnostyki genetycznej. Badanie wygląda jak zwykłe badanie USG. Jest to badanie nieinwazyjne, nie niesie żadnego ryzyka dla ciąży, jest niebolesne, także pacjentki dowiadują się o tym, jak ten płód rozwija się. Mogą być dużo spokojniejsze po wykonaniu takich badań. Budowa opolskiej trasy ekspresowej to pomysł prezesa Odnowy RP, posła Marcina Ociepy, który złożył go w formie interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej polityk argumentował, że taka droga pomogłaby mieszkańcom takich miejscowości jak Prudnik czy Głubczyce w lepszym skomunikowaniu ze stolicą województwa. Najważniejszym czynnikiem rozwojowym każdego regionu jest właściwa infrastruktura. Położenie geograficzne Opolszczyzny ze względu na trzeci paneuropejski korytarz transportowy, to znaczy i autostradę A4, i magistralę kolejową, ale także sąsiedztwo z Republiką Czeską, daje nam duże możliwości rozwoju. Niestety z tych możliwości nie korzystają wszyscy mieszkańcy naszego województwa i najwyższy czas zdecydować się na bardzo dużą inwestycję, jaką jest budowa naszej opolskiej trasy ekspresowej. Skierowałem w tej sprawie już interpelację do ministra infrastruktury. Dlatego trasa, którą ja dzisiaj proponuję, jest rozwiązaniem tego dylematu związanego z wykluczeniem komunikacyjnym. Biegłaby z południa naszego województwa od granicy z Czechami na północ przez Kluczbork i Byczynę, łączyłaby się z Kępnem, a więc z S8. Już 28 czerwca odbędzie się 15. edycja Nocy Kultury. W ramach obchodów w Opolu przygotowano aż 46 wydarzeń dla całych rodzin. Będą to wystawy, będą warsztaty, będą spacery tematyczne, będą koncerty, będą pokazy filmowe i będą potańcówki. Więc jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem przed sekundą, że każdy znajdzie coś dla siebie. I chyba warto jeszcze podkreślić, że tegoroczne obchody, czy to wydarzenie Nocy Kultury wiąże się z obchodami 70-lecia Okręgu Opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Będziemy obchodzić Światowe Dni Architektury. Zapraszam do Muzeum Śląsko-Opolskiego na dwie wystawy, które będą miały miejsce w naszym głównym budynku oraz w galerii przy ulicy Ozimskiej 10. Muzeum będzie czynne, otwarcie wystaw pierwszej o godzinie 14, na Ozimskiej 10 o godzinie 15. Zaczynamy o 13.30 i to będzie występ na rynku, wystawa plenerowa. Myślę, że to będzie duże wydarzenie. Ta wystawa będzie trwała do końca lipca. O 14 nasze urodziny przeniosą się do muzeum, tutaj do gmachu głównego. O 15 druga część wystawy w Galerii Śląska, Muzeum Śląsko-Opolskiego. I o 17 nasze dziecko przeniesie się do siedziby Związku Artystów Plastyków. Będziemy prezentowali sylwetkę architekta, sylwetkę osób, które pracują na terenie Opolszczyzny i nie tylko. Będzie wystawa prac dorobku architektów opolskich. Będzie również budowa pawilonu przestrzennego razem ze studentami Politechniki Opolskiej Wydziału Budownictwa i Architektury. Zaczynamy spacerem fabularyzowanym. 22.45. Bardzo punktualnie widzimy się pod wieżą Piastowską i idziemy spacerem fabularyzowanym. Zabawa, integracja, trochę LARP. Będą konkursy, będą nagrody. W ramach Nocy Kultury także przygotowaliśmy dla Państwa atrakcje. O godzinie 20 i 21 w naszym oddziale TVP3 Opole przy ulicy Szpitalnej 1 odbędzie się nocne zwiedzanie. Zapisać się mogą Państwo pod numerem telefonu 77 423 27 91 od godziny 9 do 15. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam. Występy artystów, warsztaty z kaligrafii chińskiej, salsy, parzenia herbaty, szydełkowania i języków obcych, a także mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i kuchnia świata. Trzeci już międzynarodowy piknik rodzinny opolskie gościnne będzie rozpieszczać zmysły. Początek w samo południe w sobotę na błoniach Politechniki Opolskiej.
Kończy się rok szkolny 2023-2024. Na ten moment czekały miliony uczniów, którzy rozpoczynają właśnie ponad dwumiesięczne wakacje. Do szkół wrócą dopiero 2 września. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca sprawdzać, czy wybrany obóz lub kolonia są organizowane legalnie. Resort proponuje, aby korzystać z internetowej bazy danych o wypoczynku, którą prowadzi ministerstwo. W powiecie brzeskim zlikwidowano kolejny nielegalny salon gier. W lokalu zatrzymano 2 mężczyzn, którzy unikali kary pozbawienia wolności. Jeden miał zasądzony wyrok 9 miesięcy więzienia za kradzieże, drugi 30 dni pozbawienia wolności za niezapłacone grzywny. Krajowa Administracja Skarbowa zajęła 2 automaty do gier i 740 zł w gotówce. Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszył także sezon na miejskich kąpieliskach. Mowa m.in. o Bolko-Malinie i basenie Błękitna Fala. Jak Opolanie rozpoczęli sezon, to sprawdzała Izabela Zapisek. Miejski basen Błękitna Fala przy placu Róż jest już gotowy na wakacje. W tym roku na Opolan czekają 3 niecki basenowe, 3 zjeżdżalnie, strefa dla najmłodszych i odrestaurowany plac zabaw i wyremontowane boisko do piłki plażowej. Oprócz tego w planach jest masa wydarzeń. W tym roku przewidzieliśmy o godzinie 14 w każdą sobotę zajęcia z aquazumby. Oczywiście, jeżeli warunki pogodowe nam na to pozwolą. Również w tym sezonie odbędzie się edycja Bezpieczne Wakacje, które zawsze współorganizujemy z zaprzyjaźnionymi służbami, gdzie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak bezpiecznie zachować się nad wodą, jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na wakacje. Również w tym sezonie przewidzieliśmy 2 edycję pool party, czyli imprezę na basenie z DJ-em. A co najbardziej podoba się dzieciom? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że to jest bardzo fajnie i uwielbiam się tu bawić. Tutaj jest taka zabawa fajna i można sobie popływać, można się fajnie pobawić. Chociaż dobra zabawa często wiąże się z beztroskim zachowaniem, to nad wodą nie ma żartów. Należy ściśle przestrzegać regulaminu pływalni. Najważniejsze, nie skaczemy do wody ze słupków. Tak samo jak mamy tą atrakcję wodną, glajda, z tych najwyższych elementów nie skaczemy na boki, bo tam też mogą ludzie płynąć, żeby z powrotem iść na sam początek. Podobnie sytuacja wygląda na miejskim kąpielisku Bolko. Dobra pogoda sprzyja miłośnikom wypoczynku nad wodą. Pogoda nas zaskakuje, dużo słońca, na pewno musimy nosić coś ochraniającego głowę, na przykład zwykłą czapkę z daszkiem. Po drugie, nawadniać się i schładzać się, ponieważ słońce, jak wiadomo, zdradliwe jest. Również używać trzeba kremów z filtrem. Niestety nie każde miejsce nadaje się do pływania. Tak jest w przypadku opolskiej kamionki Silesia, gdzie obowiązuje zakaz pływania. Wiemy, że ten obiekt kusi lazurową wodą, natomiast on jest niezwykle niebezpieczny. Tam są znaki mówiące o tym, że jest zakaz kąpieli, natomiast wciąż nie brakuje osób, które korzystają z tego obiektu, a on jest bardzo niebezpieczny, ponieważ po kilku metrach od wejścia do wody jest uskok bardzo głęboko i osoba nawet potrafiąca niezwykle dobrze pływać może bardzo łatwo stracić zdrowie bądź życie. Oprócz tego na Opolszczyźnie ruszył sezon m.in. w miejskim basenie Frajda w Nysie oraz akwaparku Strefa Wodnego Relaksu w Brzegu. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi dziś Wiktoria Marszałek, a tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Macieja Dobrzańskiego będzie Tomasz Kostuś, poseł na Sejm RP z Koalicji Obywatelskiej. A na kolejne serwisy zapraszam Państwa o godzinie 21:30. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.